Dzień dobry wszystkim. Widzę kilka nowych nazwisk na liście. To dobrze i źle. Dobrze dlatego, bo się cieszę, że widzę nowych ludzi. Źle, ponieważ dzisiaj nie będę omawiał tematykę dość głęboko niestety, ponieważ skoncentrujemy się dzisiaj na awariach, czyli założę przy tym, że Państwo macie już pewne wiadomości na temat, o którym będziemy mówić. Dobra, to zaczynamy. Co chwilę można słuchać na temat awarii generatorów. No cóż, jeśli ktoś lubi temat podobnie jak ja, to długo. No zacznę od tego. Otóż, że to rok 72, 6 czerwca, samolot McDonnell Douglas DC-10 leciał ze Stanów Zjednoczonych do Ontario w Kanadzie. Niestety rozszczelnił się, czyli właz, drzwi, które zamykają samolot, się rozszczelniły. I teraz ciekawa była reakcja producenta tego właśnie samolotu. Owszem, zarekomendował on modyfikację tego wadliwego systemu zamknięcia drzwi, jednak nie wprowadził systematycznej zmiany tego mocowania. Co za tym idzie? Niecałe dwa lata później, 3 marzec 1974 rok, tym razem ludzie, którzy podróżowali tym samolotem, nie mieli tyle szczęścia, jak w przypadku tego ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj blisko 350 osób ginie pod Paryżem. Także i takie sytuacje się zdarzają. No i teraz ciekawe, co firma, co producent tych samolotów powiedział, bo chodzi tutaj o stanowisko komercyjno-techniczne. No dopiero wtedy, niestety dopiero wtedy, kiedy zginęło 350 ludzi, zaimplementowali pewne rozwiązania i zrobili to systematycznie. Zaimplementowali je na wszystkich samolotach. No i ktoś mógłby powiedzieć, że szkoda, że musiało zginąć tylu ludzi, aby zmienić to komercyjne nastawienie firmy. Obecnie każde drzwi w samolotach zostało odpowiednio zmodyfikowane. Powiem więcej, każde drzwi mają systemy monitorujące mechanizm zamknięcia. Powiem jeszcze więcej, w przypadku samolotów, aby mieć pewność, że wszystko jest w porządku, zastosowano redundancję i takich systemów monitorujących jest przynajmniej dwa na każde drzwi. Dlatego dziś bezpiecznie możemy podróżować samolotami. A jak to jest w przypadku generatorów, kiedy one mają usterki, kiedy one się psują? Bo jednak niestety generatory też mają awarie. Czasem zdarza się, że producenci generatorów wysyłają listy do tych, co kupili ich maszyny, pisząc, że dana maszyna ma potencjalny problem techniczny i zaleca się pewne prace. Niestety zdarza się często, że producentom nie zależy na monitorowaniu pewnych parametrów maszyny, chociażby ze względu na fakt, że jest prawdopodobieństwo wykrycia wady w czasie trwania gwarancji. Dlatego z oczywistych względów producent maszyny nie chce zrobić. Dziś skupimy się na bardzo powszechnym problemie, który występuje na każdej maszynie o napięciu 3, może 3,5 kV. Problemie, który obecnie bez większego problemu można monitorować na generatorach. No, tak zwane wyładowania niezupełne. Będziemy również omawiać awarie generatorów, które są właśnie konsekwencją braku monitoringu wyładowań niezupełnych i to jest temat dzisiejszej rozmowy. To, co warto również dodać, że w Polsce pomiar wyładowań niezupełnych jest szeroko stosowany i wykonywany niemal podczas każdego remontu maszyny. I bardzo dobrze, że tak się dzieje. Jednak musimy pamiętać, że obecnie metoda stosowana jest to metoda offline. Jeśli chodzi o monitoring online,
to muszę przyznać, że na Zachodzie jest to bardzo powszechny sposób prewencji awarium wynikających właśnie z wysokich wyładowań niezupełnych. Jednak niestety w naszym kraju jest to wciąż początek. Nie będę tłumaczył teraz dokładnie, o co chodzi w tych wyładowaniach niezupełnych, tak jak wspomniałem wcześniej. Zakładam, że Państwo już coś wiecie na ten temat. Więc tak, te nasze generatory, ci co uczestniczyli we wcześniejszych spotkaniach, znają dobrze te zdjęcia. Tutaj mamy przykłady generatorów, gdzie wyciągamy już zniszczone uzwojenie. I ci z Państwa, którzy mieli okazję widzieć tego typu problemy, wiecie, że ta biała powierzchnia, którą widać na powierzchni pręta wyciągniętego ze żłobka stojana, powinna być normalnie czarna, czyli powinna być pokryta taśmą półprzewodnikową. Tutaj widzimy ten biały pyłek. To jest nic innego jak konsekwencja wyładowań niezupełnych, które mają miejsce pomiędzy rdzeniem a powierzchnią pręta. Dlaczego się tak dzieje? No, jeden z powodów jest to, co widzimy tutaj na tym slajdzie. Czyli mówimy o sytuacji, kiedy ta zawartość żłobka nie jest wystarczająco ciasna. I kiedy mamy maszynę, która pracuje, te pręty, które są w nieciasnym żłobku, potrafią drgać. A wiemy, że ten mechanizm bardzo szybko doprowadza do awarii. I mimo, że istnieje wiele mechanizmów wyładowań niezupełnych, ja dzisiaj się skoncentruję na tym jednym, ponieważ to właśnie on najszybciej będzie doprowadzał do awarii waszej maszyny. Tak, żeby jeszcze spojrzeć na konstrukcję każdego generatora. Jak wiemy, rdzeń generatora jest wykonany z blach, które oczywiście są cięte w taki czy inny sposób, z nadzieją, że będą idealnie płaskie, żeby stworzyć ten żłobek, do którego później wkładamy uzwojenie stojana. Jednak to, co widzimy na tym zdjęciu, to że powierzchnia takiego rdzenia nie jest idealnie płaska, niestety. Co oznacza, że jeśli mamy drgający pręt w żłobku, możemy spotkać takie sytuacje jak na tym zdjęciu, gdzie znowuż widać zupełnie zniszczoną powłokę półprzewodnikową na powierzchni pręta. Lub jeszcze jedno bardzo fajne zdjęcie, które pokazuje wyładowanie niezupełne, które już wypaliły jeden z klinów w jednym ze żłobków stojana. Jeszcze bardzo fajny przykład pokazujący powierzchnię zniszczonego pręta. I teraz, żeby zrozumieć głębiej ten temat, musimy spojrzeć pod mikroskop, czy tam może lupę, chyba lepsze zdanie. Bo tak wygląda powierzchnia pręta lub też uzwojenia stojana, gdzie dochodziło do czegoś takiego, co Anglicy nazywają vibration sparking albo spark erosion. To, co widzimy na tych zdjęciach, to są te wgłębienia, czyli ta iskra, która czy te wyładowania, które powstają pomiędzy powierzchnią pręta a rdzeniem, powodują, że powierzchnia tego uzwojenia robi się nieregularna, nie jest zupełnie płaska. To jest taki ważny element, który pochodzi z fizyki, ponieważ wiemy, że to, co wywołuje wyładowanie niezupełne, to pole elektryczne. I teraz w przypadku, kiedy mamy powierzchnię płaską, może powiedzmy nawet nieskończenie płaską, natężenie pola elektrycznego jest w miarę przewidywalne, ponieważ jest to wielkość wektorowa. Sytuacja bardzo się zmienia, kiedy mamy powierzchnię niepłaską, tak jak tutaj jest pokazany przykład igły, bo kiedy mamy tą nieregularność na powierzchni pręta, to wgłębienie, które widzimy na tych zdjęciach, tam niestety natężenia pola elektrycznego jest dużo większe, co sprawia, że jest to idealny początek, żeby właśnie z tego miejsca rozpoczął się proces zdrzewienia, które niektórzy z Państwa znają z naszych poprzednich spotkań. Także warto mieć to na uwadze. No i teraz to, po co tutaj wszyscy przyszliśmy, czyli te przykłady awarii. Będą to dwa przykłady,
Jeden jest mniej ciekawy, drugi trochę bardziej i w ten drugi wejdziemy głębiej, ponieważ mam dosyć dużo danych. Sytuacja wygląda tak. Mamy generator o napięciu zwiamionowym 11 kV. Niestety dla tej maszyny mamy codzienne zatrzymania i uruchomienia, co jak dobrze wiemy sprawia, że te procesy starzeniowe postępują dużo szybciej. To, co w tym przypadku, generator miał również zainstalowane cewki Rogowskiego do pomiaru wyładowań niezupełnych na każdej fazie. Jednak nie była to permanentna instalacja, czyli nie było urządzenia monitorującego wyładowanie niezupełne. I tutaj jeszcze dodam, że nie był to nasz sprzęt, była to inna firma, która zainstalowała te cewki Rogowskiego. I co ciekawe, tutaj mamy dodatkową rzecz, o której warto wspomnieć, to ten konkretny klient również monitorował zawartość ozonu. No i teraz spójrzmy na to, co się działo. Mamy tabelę, gdzie w jednej kolumnie mamy czas, kiedy dokonano pomiarów z jednej strony wyładowań niezupełnych, a po prawej stronie mamy wartość ozonu, która została zmierzona właśnie w tym konkretnym czasie. Ja bym chciał, żebyście się Państwo skoncentrowali na tych dwóch dolnych wartościach. Mamy tutaj odczyt, który był wykonany w marcu 2017 roku i następny ze stycznia 2018 roku, czyli mówimy tutaj o 9 miesiącach, mniej więcej przerwy. No i widzimy, że wartość wyładowań niezupełnych się podwoiła, no i równie w przypadku monitorowania ozonu tutaj ta wartość prawie się podwoiła w ciągu 9 miesięcy. No i teraz rzecz, o której my nie wiemy, bo nie wiemy, czy zwiększenie tej wartości to jest coś stabilnego, coś, co będzie w miarę stabilne w czasie, czy może w tym momencie mamy do czynienia z tym, czego nie chcemy zobaczyć na naszej maszynie, czyli mówimy tutaj o wzroście eksponencjalnym wyładowań niezupełnych w czasie. Tego niestety nie wiemy, ponieważ pomiary te wykonaliśmy w tym przypadku raz na 9 miesięcy. Co się stało z tą maszyną, ktoś mógłby się spytać? Niestety, ale we wrześniu 2019 roku doszło do zwarcia doziemnego. Zostało zniszczone nie tylko uzwojenie stojana, ale również i rdzeń. No i ta maszyna przeszła nie tylko przezwojenie w naszej fabryce, ale również trzeba było wymienić rdzeń, czyli ktoś mógłby powiedzieć, że bardzo droga awaria. Tak to wyglądało, jak wygląda konsekwencja zwarcia doziemnego na stojanie. Także tutaj mamy jeden przykład, nie ma co dalej opowiadać. Wiemy, że w tym konkretnym przypadku operator maszyny przespał ten moment, w którym należało zatrzymać maszynę, podjąć tą trudną decyzję, że teraz jednak zatrzymujemy i musimy dokonać naprawy. Tutaj do tej decyzji nie doszło. No i teraz dużo ciekawszym problemem jest ten przykład drugi, także aż jestem podekscytowany. Teraz tak, mamy maszynę niewielką, czteropolową o napięciu znamionowym 11,3 kV. Tutaj później zostały zainstalowane czujniki, monitoring, ale zaraz o tym powiem więcej, ponieważ musimy tutaj sobie historię opisać tej maszyny. Otóż tak, w lutym 2001 roku ze względu na problemy z wirnikiem maszyna przeszła remont w naszej fabryce w Rangby. Pomimo to, że ta maszyna przyjechała do nas ze względu na problem z wirnikiem, wykryto również znaczące problemy na stojanie. No i to i rekomendacje, którą dali nasi inżynierowie na koniec remontu, był taki, żeby ta maszyna nie wracała z powrotem online. Jednak, tak jak to często bywa w życiu,
warunki komercyjne wymusiły na tym kliencie, żeby generator z powrotem wrócił online. Jednak tym razem klient postanowił zainstalować monitoring online wyładowań niezupełnych. I dlatego, tak jak wspomniałem, mamy dość dużo danych. I teraz tak, jak wyglądał stojan podczas tego pierwszego remontu i dlaczego nasi inżynierowie powiedzieli klientowi, może lepiej przyzwoić tę maszynę i lepiej nią nie wracać, nie podłączać z powrotem do sieci. Bo to, co nasi inżynierowie widzieli, to między innymi wypalone już, jak widać tutaj na zdjęciu tym dolnym, elementy klinów stojana. I wyładowania niezupełne są już na tyle duże, że ta iskra wyskakiwała ze żłobka, paląc przy okazji kliny stojana. Jeden z testów, który można wykonać podczas remontu, to jest coś takiego, co w Anglii nazywamy darkroom test. To jest nic innego jak włożenie całego stojana do ciemnego pomieszczenia, przyłożenie napięcia i sprawdzenie, czy wyładowania niezupełne są widoczne gołym okiem. W naszym przypadku odbywa się to przy pomocy kamery. Jeden z naszych inżynierów bardzo ładnie zrobił zdjęcie i co ciekawe nałożył zdjęcie z czarnego pokoju, z tego dark roomu, ze zdjęciem, które zostało wykonane w świetle. I widzimy tutaj te dwie fioletowe linie, co jest nic innego jak wyładowania niezupełne na wyjściu ze żłobka. Jak to wyglądało w rzeczywistości, kiedy przyjrzeliśmy się tym prętom? No tak wygląda stan izolacji na wyjściu ze żłobka. Także widać tutaj już wyżartą izolację, zniszczoną izolację. Stąd też te widoczne gołym okiem wyładowania niezupełne, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Następna bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście przy okazji tego remontu wykonaliśmy pomiar wyładowań niezupełnych offline. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kształt, który miał odczyt wyładowań niezupełnych, ponieważ tutaj po prawej stronie ten kolorowy wykres to jest odczyt wyładowań niezupełnych offline na tej konkretnej maszynie. Po lewej stronie mamy przykład pewnych wyładowań niezupełnych, które został opisany w raporcie CIGRE. I tutaj proszę się odnieść do raportu 226, jeśli kogoś to interesuje. I to, na co warto zwrócić uwagę, to jeśli nałożymy te dwa wykresy na siebie, to widzimy podobieństwo tych dwóch wykresów, bo to, co mówi raport CIGRE, to jeśli widzimy taki kształt, to znaczy, że mamy najprawdopodobniej do czynienia z wyładowaniami niezupełnymi pomiędzy powierzchnią pręta a rdzeniem. Także niesamowite, jak ten rzeczywisty odczyt można porównać z tym teoretycznym odczytem, które CIGRE nam sugeruje tutaj. Wracamy dalej do naszego generatora. Tak jak wspomniałem, warunki komercyjne wymusiły na kliencie powrót tej maszyny online. No i tak jak również mówiłem, klient postanowił zainstalować monitoring, czyli ten system PDE2, który widzimy tutaj na ekranie. No i teraz ciekawe, zobaczymy, co się stało. Tutaj mamy zrobione zdjęcie, przepraszam za jakość tego zdjęcia, ale przyjrzyjmy się temu, co się dzieje na wykresie trendu wyładowań niezupełnych w czasie. Także widać tutaj, że coś jest nie tak, ale ja chciałbym, żebyśmy zajrzeli głębiej i przeanalizowali dokładnie, co się działo w tym czasie na tej konkretnej maszynie. Bo kiedy przerzucimy te punkty odczytu do Excela, możemy obserwować, co się działo na jednej z faz stojana. I proszę zobaczyć. Na początku, kiedy maszyna wróciła online, przez kilka pierwszych dni wszystko było w porządku. Tutaj widać małą zmianę wyładowań niezupełnych. Miało to związek ze zmianą obciążenia.
To jest akurat, tak jak wspomniałem, mała maszyna. W tym przypadku zmiana obciążenia z 14 na 15 MW. Później widzimy tą linię trendu, która z tej linii bazy zaczyna wzrastać. I też warto zwrócić uwagę na zmianę obciążenia i wpływ zmiany obciążenia na wartości odczytu wyładowań niezupełnych. Lećmy dalej. Tutaj znowuż widać małe zawahanie wyładowań niezupełnych, ponieważ doszło do zmiany temperatury. Stało się nic innego, jak ktoś otworzył drzwi do włazu, gdzie pracowały chłodnice, także widzimy również tą zmianę. Jednak cały czas ten trend, ta linia trendu pozostaje. No i teraz coś, czego się obawiamy, czyli po tym trendzie wzrostowym nagle ta wartość wyładowań niezupełnych idzie eksponencjalnie do góry, co zresztą widać na tym wykresie. I teraz coś, co Państwa powinno interesować, czyli o jakim czasie mówimy tutaj. Proszę zobaczyć. 4 dni to był ten stabilny moment, kiedy wyładowania niezupełne zdawały się być stabilne na tej maszynie. Później ten delikatny wzrost, mówimy tutaj o 18 dniach, czyli ten czas, który był widoczny na tym delikatnym wzroście wyładowań niezupełnych, to jest tylko 18 dni. I później od momentu, kiedy wartość wyładowań niezupełnych zaczęła rosnąć eksponencjalnie do momentu, kiedy operator postanowił wyłączyć maszynę, mówimy tutaj tylko o 6 dniach. Szanowni Państwo, cały ten proces trwał 28 dni. Tyle zajęło czasu od włączenia, od powrotu maszyny online, podłączeniu do sieci, do decyzji o wyłączeniu, kiedy widoczny był ten eksponencjalny wzrost wyładowań niezupełnych, który, i co zresztą wiedzą i znają tę tematykę, wiemy, że to jest moment, kiedy powinniśmy właśnie zatrzymać tą maszynę. Drugi remont. Otóż maszyna została zatrzymana, stojan został wysłany do naszej fabryki i teraz widzimy te konsekwencje. Na zdjęciu pokazane są pręty wyciągnięte z tego stojana. Po lewej stronie mamy pręt górny i po prawej stronie mamy pręt dolny. Tutaj taki mały komentarz dla tych, którzy uczestniczyli w szkoleniu moim technicznym, gdzie wspominam o tym, że te górne pręty są bardziej narażone na drgania ze względu na wpływ strumienia głównego zwiernika. Tutaj widać dowód na tą teorię, którą Państwu mówiłem podczas szkoleń, bo jak się okazuje, rzeczywiście tak jest. Proszę zobaczyć, że ten pręt górny jest dużo bardziej zniszczony od pręta dolnego. Następnie zdjęcie pokazuje korozję rdzenia w żłobku. Korozja, z czego się bierze korozja? Otóż przy okazji wyładowań niezupełnych wydziela się duża liczba ozonu. Ozon to nic innego jak O3, czyli mamy dużo więcej tlenu niż gdyby tych wyładowań niezupełnych nie było, przez co dochodzi do dużo łatwiejszego utleniania powierzchni metalowych. No i tutaj na tym zdjęciu widzimy ślicznie skorodowane zawartość żłobka, kiedy wyciągnęliśmy zniszczone wyładowaniami niezupełnymi pręty. Także tak wyglądała ta maszyna, taki był jej stan, kiedy została podjęta decyzja o jej zatrzymaniu. I teraz jeszcze zanim skończymy i podsumujemy to, o czym mówiłem, chciałem się z Państwem podzielić moją ostatnią wizytą w laboratorium. Tak jak wspomniałem, mamy jeden z naszych oddziałów jest w Szwajcarii, gdzie mamy laboratorium, gdzie tego typu systemy są rozwijane. I 3 tygodnie temu byłem tam na wizycie i poprosiłem inżynierów, czy mogliby zasymulować luźny pręt w żłobku. Oni powiedzieli, pewnie, że tak, zrobimy to. Znaleźli jakieś stare uzwojenie niewielkie. I to, co zrobili, widać tutaj na zdjęciu. Żeby zasymulować
ciasny żłobek, przykleili taką jakby aluminiową taśmę klejącą do tego uzwojenia, a żeby zasymulować luźny żłobek, tą samą folię również owinęli na wokoło tego pręta, ale tak jak widać na zdjęciu, ta folia jest trochę luźna, tak żebyśmy mogli zasymulować luźne uzwojenie. I teraz jak wynikają, jak przepraszam, jak wyglądają wyniki pomiaru? No bardzo fajnie. Otóż po lewej stronie mamy wyniki pomiaru wyładowań niezupełnych, kiedy mamy ciasny żłobek, czyli widać tylko wyładowanie niezupełne, które naturą rzeczy mają miejsce w środku izolacji, a po prawej stronie widać wyładowania niezupełne na luźnym uzwojeniu. I tutaj widać podobny kształt, który widać w raporcie SIGRA, o którym wspominałem, jak również ten wzrost, ten wzrost wyładowań niezupełnych w kształcie trójkąta, który zresztą tutaj widać. Ja te wyniki pokazuję w ten sposób, jeszcze powiększę. O właśnie. Także proszę zwrócić uwagę na ten nagły wzrost wyładowań niezupełnych. Tutaj mówimy o tych pierwszych 20 stopniach i od 180 do około 110 stopni, kiedy mamy taki nagły wzrost, taką ścianę wyładowań niezupełnych. Mówimy wówczas o wyładowaniach niezupełnych, które mają miejsce między powierzchnią rdzenia a powierzchnią uzwojenia stojana. Także można to zasymulować. Przyznam, że byłem bardzo podekscytowany, kiedy w ciągu 10 minut nasi inżynierowie mogli to zasymulować. I tutaj jeszcze nagrałem, puszczę Państwu, to jest taki minutowy filmik tej symulacji. Nagrywałem to telefonem, także wybaczcie Państwo jakość, ale widać tutaj bardzo dobrze, jaka jest różnica między tą taśmą, która symuluje ciasny żłobek i taśmą, która symuluje luźny żłobek. No, oczywiście jeden z czujników do monitoringu wyładowań niezupełnych. No i ten system do monitorowania wyładowań niezupełnych. No i wynik, ten ciekawy wynik, który koresponduje z tym, co sugerują standardy międzynarodowe IEC albo raport SIGRA, o którym już wspomniałem wcześniej. Tak to wygląda. No i teraz podsumujmy, o czym mówiliśmy. Teraz tak, jeśli odniosę się do raportu SIGRE 2013, możemy przeczytać dwa zdania, bardzo ciekawe zdania. Okazuje się, że ten mechanizm, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest to mechanizm, który najszybciej może doprowadzić do awarii. I tutaj ten raport przywołuje, tak jeszcze dodam, że raport tylko pokazuje wyniki ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ jeśli Państwo macie dostęp do tych raportów, mówimy tutaj o maszynach w Stanach Zjednoczonych. Jak się okazuje, ze względu na mechanizm wyładowań niezupełnych pomiędzy powierzchnią pręta a rdzenia, doszło do awarii generatora po 3,5 roku od pierwszego rozruchu. Tylko 3,5 roku maszyna była nowa, doszło do zwarcia doziemnego. No i tutaj jeszcze pokazany czy cytowany jest przykład maszyny, która już po 1,5 roku musiała zostać przezwojona, ponieważ zniszczenia spowodowane wyładowaniami niezupełnymi były tak duże, że należało ją przezwoić. 1,5 roku, ciekawe, mam nadzieję, że ten konkretny klient miał trochę dłuższą gwarancję niż 12 miesięcy, bo jeśli nie, koszt tego przezwojenia musiał być bardzo bolesny. No i na koniec chciałbym zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie to, czy wykonując okresowe pomiary offline można przegapić ten krytyczny moment, kiedy należy zatrzymać maszynę? No tutaj omówiliśmy dwa przykłady, dwóch generatorów, gdzie w jednym generatorze pomiary były wykonywane okresowo, co około 9 miesięcy, co rok mniej więcej. I tutaj widzimy wyniki po lewej stronie. No i po prawej stronie mówimy o przykładzie maszyny, gdzie doszło do zatrzymania tylko po 28
dniach. No i tutaj pozwolę sobie nie komentować, tylko pozwolę Państwu odpowiedzieć na pytanie, czy wykonując okresowe pomiary offline można przegapić ten krytyczny moment. I to drugie pytanie, ile jeszcze potrzeba awarii, aby zmienić podejście do odpowiedniego monitoringu? Oczywiście, że szkody i tragedia, które miały miejsce w 1974 roku, jest nieporównywalna z typowymi awariami generatorów. Oczywiście też nie można porównywać bezpośrednio tych dwóch wydarzeń. Powiedziałbym, że jest to wręcz niesmaczne. Istnieje możliwość, że mogłem kogoś urazić takim porównaniem, za co z góry przepraszam. Robię to tylko dlatego, aby uświadomić Państwu, że mamy do czynienia z maszynami, które nie są idealne. Maszynami, które mogą się psuć szybciej, niż nam się wydaje. Samolot, podobnie jak generator, to maszyny, które zostały zaprojektowane przez nas, ludzi. Ludzi, którzy popełniają błędy. Tą różnicą, że w przemyśle lotniczym awaria wiąże się z katastrofą komercyjną. Awarii takiej nie da się ukryć pod dachem hali turbinowej, jak to się dzieje w przypadku awarii generatorów. No, oczywiście w przypadku samolotów wtedy takie awarii są nieocenione. Dlatego, tak jak wspomniałem, w przypadku samolotów nie tylko się monitoruje wszystkie parametry, ale mamy podwójne systemy, które żeby bezpiecznie wszystkie samoloty latały, podwójnie monitorują pewne parametry tychże właśnie samolotów. W przypadku generatorów jest inaczej. Awarie, choć kosztowne, rzadko są widziane przez media. Nie mówi się o nich. Często właśnie kryją się pod tą halą turbinową tej konkretnej elektrowni, gdzie doszło do awarii. Co za tym idzie, niestety brakuje takiej wymiany doświadczeń technicznych i potencjalnych usprawnień, które można aplikować na wszystkich generatorach, które pracują w naszych elektrowniach. No i z tą myślą chciałem Państwa zostawić i zachęcić do pytań, bo tutaj można zadawać pytania, pisząc, tam jest Q&A session. Albo po prostu, jeśli komuś się nie chce pisać i ma jakieś pytania, to zachęcam albo do napisania maila, albo do zadzwonienia. Tutaj jest mój numer telefonu. Ja z przyjemnością porozmawiam na ten temat.